Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała 2015 rok. W tym czasie dokonaliśmy około 11 tysięcy transakcji sprzedaży gruntów będących w naszym zasobie. Średnia cena uzyskana za 1 hektar w obrocie agencyjnym wyniosła 29,5 tysiąca złotych. Oczywiście obserwujemy duże dysproporcje zarówno pomiędzy regionami, jak i w ogóle w skali kraju, aczkolwiek trzeba przyznać, że jest to cena o 15% mniej więcej wyższa niż w roku 2014. Co do obrotu wolnego, Główny Urząd Statystyczny podaje, że średnia cena gruntów w obrocie prywatnym wyniosła 38,5 tysiąca złotych mniej więcej. Najwyższe ceny gruntów obserwujemy w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Tam średnia cena gruntów przekroczyła nieznacznie 40 tysięcy złotych. Na drugim biegunie mamy województwa lubelskie i podlaskie. W województwie lubelskim jest to około 15 tysięcy złotych za hektar, natomiast w województwie podlaskim około 17 tysięcy złotych za hektar. Tak jak widać, te dysproporcje są dosyć duże, a to, co podajemy w swoim komunikacie, to przede wszystkim średnia, przypomnę, jest to 29,5 tysiąca złotych za hektar. Na wzrost ceny w 2015 roku niewątpliwie wpłynął duży popyt ze strony rolników indywidualnych. Ci, którzy naprawdę myślą o prowadzeniu gospodarstw towarowych, próbują ich powierzchnię systematycznie powiększać. Zapewne jakiś wpływ na to miała również zapowiadana ustawa regulująca przyszłe zasady obrotu ziemią. Przypomnę, że w myśl założeń tej ustawy nabywcą gruntów będzie przede wszystkim rolnik indywidualny, ale w okresie przejściowym przewidujemy przede wszystkim długoterminową dzierżawę gruntów. Tak więc tych transakcji sprzedaży, kupna będzie zapewne na rynku mniej.